Cześć, ja jestem Anjon i witam was w piątek, drugi dzień fuzji. I dzisiaj właśnie ruszył Champion Chase Tournament, a dodatkowo mamy podwójne szanse na wylosowanie legendy i epików z Ancientów i bardzo ciekawe, progresywne szanse na czempionów, takich jak Gnut czy Firgan Isbale, która mi osobiście potrzebna jest do fuzji. To jest ostatni epik, który został. Pozostali czempioni też są nieźli, jeśli chodzi o epików. Ruella jest najfajniejsza. Sisia też jest bardzo fajna, Kantra czy Kaioku. Ale dla mnie osobiście Newt będzie czempionem, którego wybiorę. No i oczywiście Firgan Isbale. Na nią czekam już dość długo. Ten event z progresywnymi szansami miał ruszyć dzisiaj od samego rana, ale Plaru miał jakieś kłopoty. Event pojawiał się niektórym ludziom, ale wtedy, kiedy próbowali wybrać czempionów, wyskakiwał błąd. A co gorsza, jeśli udało im się wybrać i zaczęli otwierać szardy, niestety progresywne szanse nie działały. To spotkało przynajmniej jedną osobę z mojego klanu i bardzo jestem ciekawy, czy support w jakiś sposób uwzględni to i zrekompensuje tym osobom ten błąd w grze. No ale teraz mam nadzieję, że błąd już został naprawiony, także ja mam 55 shardów do otworzenia. Być może w ciągu weekendu uda mi się jeszcze kilka Ancientów dostać. Natomiast w Champion Chase do zdobycia mamy całkiem sporo punktów, bo fragmenty są aż na poziomie 3650. Także mam nadzieję, że wpadnie sporo epików, może jakaś legenda, najlepiej Newt, i uda się dobić do tego progu. Jeśli nie, mam jeszcze do przywołania z fragmentów Urosta. Będę miał też Gwyneth jutro. Także w razie czego mam kilka punktów w rezerwie. Ja szybko zrobię jeszcze trochę miejsca na czempionów i zaraz do was wracam i zaczniemy otwieranie. I już mam miejsce. Zaczynamy pierwsza dyszka. Zobaczmy, co się w niej kryje. Podwójne szanse gdzieś są. Ktoś zapomniał włączyć. Jest pierwszy epik. No, punktowo nie wygląda to dobrze. Ale progresywne szanse działają. Pojawił się komunikat. Mamy teraz zwiększone szanse na Firgan Isbale. I lecimy z kolejną dyszką. Zobaczmy. Do Mercy mam jeszcze daleko. Także nie wiem, co to z tą legendą będzie. Mamy dwa kolejne epiki, żaden z nich nie jest Firgan. No i maksymalne szanse. Spróbujmy teraz otworzyć 5 pojedynczych. Tak znienacka, może akurat w tych pojedynczych coś się pojawi. No i Valerie to fajny rare, ale można go wyfarmić w kampanii. Mamy kolejnego czempiona z kampanii. Lecimy jeszcze 3 pojedyncze. Tak. Zobaczmy dalej. Same rery. Coś z tymi podwójnymi szansami chyba jest nie tak. Ostatni pojedynczy. No jest wreszcie epik. W dalszym ciągu nie jest to Firgan. Okej. Okay. Lećmy po dyszce. Dobra. 3 szanse. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy coś tu ciekawego się pojawi. Bardzo fajny epik Morak, ale nie jestem nią zainteresowany. Jeszcze 2 próby. Zaczynam się denerwować. Chciałbym naprawdę dostać Firgan. Ale omija mnie bardzo usilnie. Apotekary, świetny rare. I ostatnia dyszka. Czyżbym musiał jeszcze poczekać na Firgan i co za tym idzie na moją Mikagę? Eishma. Jest! Wreszcie w ostatniej dziesiątce. Prawie tak się ucieszyłem, jakbym ucieszył się z Newta. Ale uff, mogę odetchnąć. Mamy niedługo CVC. Jeśli będzie z personalnymi nagrodami, to będzie ten czas, kiedy przywołam Lady Mikagę. Dzisiaj, jeśli chodzi o legendy, nie poszczęściło mi się. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w punktach, jeśli chodzi o Champion Chase Tournament.
No nie jest dobrze, ale jeśli przywołam tych czempionów, których mam we fragmentach, będę już bardzo blisko, a resztę będę mógł sobie dokoptować z Mysty Ryszardów. Także moje otwieranie, można powiedzieć, połowiczny sukces. Zbliżyłem się z pewnością do Mercy, ale jeszcze nie jestem w zasięgu. Nie będę raczej dokupywał Enchantów za dżemy. Mam jeszcze 2 dni, żeby się zastanowić. Ten niód kusi. No, zobaczymy. Także na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Podzielcie się w komentarzu, co Wam udało się wylosować, czy dobiliście do progu punktowego. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.